Cześć, ja jestem CD, a przed wami kolejny odcinek z Isaaca. Zagramy sobie dzisiaj challenge'a. Jakiego challenge'a? Nie wiem jakiego challenge'a. Have a heart. Zobaczmy, na czym to będzie polegało. No coś z życiem na pewno. Madzią zagramy? Okej. Mamy Charm of the Vampire, 12 niepełnych health containerów. Musimy pokonać serce. Dobra. A, całkiem chyba okej. Znaczy, pewnie nie wylatują nam tutaj żadne item roomy, tak? A bez item roomów może być ciężko. Więc, a jednak są. Midas Touch. Czy chcę Midas Touch? Chyba nie. Może pójdę, może później znalazłbym... Po co ja to wpłaciłem? Nie wiem. Może później znalazłbym jakąś synergię dla Midas Toucha genialną. Unicorn Stomp, tak, czy... jakakolwiek forma nieśmiertelności i bylibyśmy w genialnej sytuacji. Ale myślę, że sobie otwórzę. To jest oczywiście świetny... A, bo nie mogę podnieść tego, jasne. To jest oczywiście świetny przedmiot, którego... który kusił mnie, ale uznałem, że jednak sobie odpuszczę tym razem. Zobaczymy, czy był to dobry wybór, czy nie. Na pewno na razie, na chwilę obecną, był to wybór dobry, tak? Bo no, sam Midas Touch przedmiotem genialnym nie jest. Ale gdybyśmy znaleźli, gdy znajdziemy w przyszłości jakiś przedmiot, który się z nim dobrze łączy, no to będziemy bardzo tego żałować. No cóż, decyzja podjęta, a my lecimy dalej. The Devil. A jak znajdziemy bombę, to tutaj się oczywiście wrócimy. A na razie ruszamy dalej na to piętro, które jest całkiem spore, jest naprawdę bardzo, bardzo duże. I dopiero teraz zabiliśmy naszego 13 przeciwnika, bo Charm of the Vampire, jeśli oczywiście dobrze pamiętam, co 13 przeciwników daje nam życie. Więc... tak to wygląda. Nie idzie to zbyt szybko, napełnianie sobie życia. No i w ogóle deale z diabłem są wielką niewiadomą, przez to, że nie mamy soul heartów i nie możemy mieć soul heartów tutaj. Przynajmniej... Aha, ja nie mogę podnosić serduszek czerwonych, to gorzej. To dużo, 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 dużo gorzej. Jeśli w tym podejściu nie mamy serduszek żadnych czerwonych. No cóż, naszym bossem jest Hunt, więc... Nie będzie to walka prosta, ja użyję sobie tutaj Devila, bo to naprawdę jest walka, której nie chciałbym przegrać. Hunt może nas zabić jednym uderzeniem. Nie wiem dodatkowo, jak czarny Hunt działa. A rzuca pająki, tak? Z tego co pamiętam. No na razie tego nie robi. Tak jest, nie ma ataku Brimstone'em, a potrafi spawnić pająki. Chyba spoko. Pająki są słabe, a regenerują nam jeszcze do tego życia. To jest piętro pierwsze, więc... na kolejnym będzie wielka bitwa o deala z diabłem. Dobrze, że na kolejnym nie będziemy musieli walczyć z Huntem. Ale szkoda też, że na kolejnym nie będziemy mieli karty The Devil. Dobra, pająki, wy robicie problem tutaj. Chciałbym was się pozbyć. No zaraz powinny dać mi jeszcze jakieś życie. Ale wciąż trzymamy... Pół serduszka. A myślałem, że to będzie łatwiejszy challenge. Ale nie. Tak więc teraz nie wiem, czy mamy deal z diabłem w tym challenge'u, tak? Ale oczywiście no, postaram się taki zdobyć. Znaczy, no nie możemy zostać trafieni, bo zginiemy, tak? To nas również motywuje do tego, żeby nie być trafionym. A to nie jest sklep, to jest podwójne pomieszczenie, do którego nie mogę zajrzeć, bo nawet dwóch kluczy nie mam. Okej, powinniśmy... Znaczy dobra, Dingle, powinniście dać mi życie. Okej, mogę zostać trafionym, ale nie chcę być trafionym, bo deal z diabłem, więc... nie jesteśmy w najlepszej pozycji, ale takie pomieszczenia... Z dużą ilością słabych przeciwników są bardzo spoko, bo one pozwalają ładować Charm of the Vampire. I Paperclip jest fajną rzeczą. Darmowe otwieranie skrzynek jak najbardziej mi pasuje.
Betrayal. No przedmioty nam dają naprawdę słabe. Na początek tutaj. A my lecimy w dół. Mam nadzieję, że jak najszybciej sobie znajdziemy oczywiście naszego bossa. I że będzie to jakiś łatwy boss, tak? Żeby nam pozwolił na tego deala z diabłem ugrać. Jeśli deal z diabłem właśnie w tym challenge'u są. Po pierwsze, zapewniłoby to nam możliwość podnoszenia soul heartów. Otworzę. O, nieprzyjemne. Zajrzę tutaj. A moglibyśmy wtedy podnosić soul hearty. No i tyle. Ale to jednak sporo. No i oczywiście fajny przedmiot moglibyśmy znaleźć w tym dealu. Po prostu naciśnijmy na ten przycisk. A Swallowed Penny mnie ani troszeczkę nie interesuje. Nie będę tego rozwalał, bo nie chcę ryzykować. Tu już ryzykować muszę. Czy tu jestem bezpieczny? Chyba nie. Aha. Tak mogę zrobić, jasne. To wiele ułatwia. Okej. Broken Remote. Nie chcę tego. O, cały czas żyjemy. Dobra. Tutaj samo z siebie nam zapewniło dwa naładowania, dwa leczenia. Więc chwila prawdy. Monstra. Dwa monstra. Jeden z nich prawie martwy. Nie wiem, który. Oj. Było tak blisko. Dobra, ty już nie żyjesz. Dobra. Jeden monstro nie może nas trafić. Jestem za dobry, żeby monstro mnie w tej grze trafił. Leżysz. I... jest deal. Jasne. Incubus. Camion Conception. Dwie genialne w naszej sytuacji rzeczy. No i teraz możemy podnosić soul heart. Możemy podnosić soul hearty. Rzecz pierwsza. Rzecz druga. Mamy Incubusa, który sprawia, że mamy dwa razy większy damage. Czy chcemy nieskończoność, znaczy więcej kluczy, czy więcej bomb? Klucze bomby. Nie wiem. Kupić soul hearta? Kupię soul hearta. Klucze czy bomby? No chyba zostanę z tymi kluczami po prostu. A czy... oj, mogłem zajrzeć do Curse Roomu wcześniej. Ale i tak chcę do niego zajrzeć, nawet jak... no... 5 centów stracę przez to. Ale Joker! Jasne. Hanged Man? Nie, Devil. Soul Heart stracony. Ale... znalezione coś lepszego. Znaleziony Joker, który zapewni nam przynajmniej jednego deala z diabłem na kolejnym piętrze. Znaczy, na piętrze, na którym deala normalnie byśmy nie dostali. No bo teraz o deala będzie ciężko, tak? Ale przynajmniej znaleźliśmy przedmiot, który nam daje podwójne obrażenia, więc... to jest bardzo spoko. Ghost Baby. No, jak na razie... nie robią szału te przedmioty, które znajdujemy. Absolutnie. Nic niesamowitego jeszcze nie znaleźliśmy w tym podejściu. Ale Cambion, znaczy Incubus, tak? Incubus jest bardzo spoko, bo on zadaje nasz damage, więc poniekąd jest takim podwójnym damage'em. Dlatego to jest bardzo spoko. A wiadomo, on nie będzie zawsze trafiał, tak? Ale jeśli już trafi, no to jest nieźle. Dobra, fajne pomieszczenie. Dla robienia życia. Niefajne, bo trudne. Łatwo tutaj oberwać. Czemu Swallowed Penny mi cały czas leci? W kółko, po prostu w kółko. Nie mam pojęcia, co się stało. Ale nie może odpuścić. Bezpiecznie podejdźmy do tych muszek. Kolejna moneta, więc sklep jest na pewno
Wart odwiedzin. Kolejne życie nam leci, dobrze. Jeśli będą nam dawać takich pomieszczeń więcej, z dużą ilością słabych przeciwników. Co ja zrobiłem? No, deala z diabłem właśnie straciłem. Szansę przynajmniej na takiego. Broken stopwatch nie, bateria nie, monety. Dwie monety za 5 monet, super. Super propozycja. No, broken stopwatcha na pewno nie chcę. Więc, o, bomby nie mam. W sklepie chyba też nie było, jeśli była to za późno. Więc, no, jakbym z tym, jakbym tego Soul Hearta nie zepsuł, to by było dobrze, niestety. Zabijajcie się. Co wy w miejscu stoicie? Co wy robicie? Nie wiem, czemu ten Betrayal na nich nie zadziałał. Znaczy zadziałał, tak? Ale oni nie zabili się nawzajem, tylko... no, stali w miejscu przez chwilę. Jak już ja miałem Are You a Wizard, no to ja ich atakować nie mogłem. No cóż, trudno, że deala z diabłem nie mamy, ale na bossa lecimy. No, boss jest dosyć prosty, spokojnie byśmy go, myślę, pokonali bez dostawania obrażeń. A jednak. Ale sam boss jest na pewno dosyć prosty i spokojnie damy radę go rozwalić. Mam nadzieję. Dobra. On, gdy zostawia swoich kostków, to wtedy jest nieśmiertelny. Więc musimy zabić kostków, bo inaczej się go pokonać nie da. Podnosimy oczywiście Crackjack. Czy chce szybkość? Nie chce szybkości, używamy Jokera. Krampus. Nie bawi mnie jakoś super Krampus. Ale, au. No, tego podejścia nie chcę zepsuć, bo ono nie jest złe. Ono naprawdę nie jest złe. Nie jest też dobre. Jest takie se. Nasz damage cały czas bardzo cierpi tym, że jest, no, bardzo mały. Nie kręć! Nie kręć! Okej. Krampus. Spoko. Teraz tylko przeżyć. Lecimy na piętro kolejne. Chciałem podnieść baterię. Okej, zaglądamy tutaj. Nic nie zrobię. Jakieś pomieszczenie. No, damy radę to pokonać sami. Byle się nie dać trafić. Co tutaj mamy? Damy radę to zrobić sami. Mogę tu mogłem tu nafarmić życia. Znowu Swallowed Penny. Nie. Nie róbcie mi tego. No to nie jest trudne, ale ja się boję takich pomieszczeń. Okej. Cały czas jesteśmy na hita dla niektórych przeciwników. Ale przynajmniej żyjemy i od razu skoczymy sobie na walkę z bossem za chwilę. No, na was to ja mogę farmić życia. Mogę farmić życia, mogę też ginąć. Okej. Dasz mi żyćka? Nie dasz żyćka. No, lecimy. Destain. Był sobie. Naprawdę. To jest tak złe podejście, jeśli chodzi o to, jakie przedmioty dostajemy. Zajrzymy tu. Ja tyle obiłem jednego. On cały czas żyje. Okej. Ten dźwięk po prostu jak nigdy daje radość. Sklep by opłacało się znaleźć. The Devil. Jest okej, tak? To nam może jakieś pomieszczenie bardzo ułatwić. No, nie idzie najlepiej na razie, tak? Koniec. Trudny challenge. Spróbujmy jeszcze raz do niego podejść. Może tym razem trafimy na jakieś lepsze przedmioty. Ale naprawdę to jest... trudny challenge, tak?
może przesadzam. Może po prostu, no, faktem jest, że gra mi dała, nie dała żadnych damage upów przez tyle czasu. Jedynie ten Incubus. Fajna sprawa, tak? Ale... no mimo wszystko. Przedmiotów to ja dobrych naprawdę tam nie miałem. Zodiak. No nie jest czymś, co mnie ratuje, tak? Zodiak daje nam jeden z... Soulhearty. Zodiak daje nam jeden z tych. No co pomieszczenie, jeden z... przedmiotów zodiakalnych, tak? Przedmiotów... jak zodiaki się tłumaczą na polski język? No nie wiem, no wiecie. Skorpiony, raki i w ogóle barany. Czy Sloth może mi dać coś ciekawego? Nie wiem. Jakąś kartę dobrą. The Moon. The Moon to jest chyba karta dobra. Kilka monet. Zawsze chyba spoko. No w ogóle jesteśmy Kane'em, co nie? W sumie nie wiem, jaką postacią jesteśmy. Isaaciem? Chyba nie. Może? Może Isaaciem faktycznie? Nie wiem. No właśnie, takie pomieszczenia są świetne. Ja mogę sobie tutaj życie zgarniać. Mimo, że teraz nie zdobyłem, tak? Ale naładowałem troszeczkę tego życia. No i... no i wpada to życie, tak? Ale cóż, najważniejsze w tym challenge'u jest to, żeby zdobyć pierwszego deala z diabłem. Więc... na tym musimy się najbardziej skupić. Super Femin... no on daje soulhearty. Ja mam 3 soulhearty czekające na mnie na tym piętrze, których nie mogę i nie będę mógł podnieść. Jeszcze w tym małym pomieszczeniu walczyć z nim, gdy on dotykając mnie zabiera mi całe serce. No strzelając też. Okej, okay. Jeszcze raz. Może akurat nam się przyszczęści, no bo jak na razie żadnego dobrego przedmiotu nie znaleźliśmy. Poza tym właśnie Incubusem, który jest okej, po prostu. Ten damage mnie nie martwi. Jest nieprzyjemny, jasne. Ale dużo on po prostu nie zmienia w naszej sytuacji. Raz, dwa. Nie żyje, okej? To są wyzwania, dlatego ja tak się po prostu do tego podchodzę. A wyrzuć mi złote serce! Wyrzuć mi złote serce! Złote serce, gościu. Złote serce. Nie. Nie złote serce, ale te duże serce, które daje nam full health'a po prostu. To by się przydało, przyznacie sami. Będziesz tak się kiwać ze mną, nie ma tak dobrze. Okej, okay, item room, chwila prawdy. Czy to podejście ma szansę wypalić? Znaczy chwila prawdy to jest głównie deal z diabłem pierwszy. Czy go zdobędziemy czy nie i czy będzie on dobry czy nie. Number one, przedmiot, który lubię. Nie jest on niesamowity, ale jest jak najbardziej... a jak najbardziej dobry na początek gry. Zmusza nas do podchodzenia blisko do przeciwników, ale... serio? Jest większym damage'em po prostu, tak? Damage'em na sekundę, więc... jest to warte siebie. Little Horn jest jak najbardziej bossem prostym. Wskakuj w te bomby swoje. Pięknie. Sam się załatwił, ja po prostu przestałem strzelać, żeby już dokończył robotę. Początek dobry. Początek jak najbardziej jest przyjemny. Jeszcze Joker. O Jezu. No nie mogę chyba. Niechcący to zrobiłem. Niechcący to zrobiłem. Trudno. No ale co? Teraz to zamienia się po prostu na normalne podejście, tak? Tak mi się wydaje, że teraz jest to po prostu normalne podejście Isaaca, w którym musimy pokonać serducho. Mamy 9 żyć, mamy 2 części Gapiego. Chcemy zajrzeć do Curse Roomu bardzo mocno. Więc teraz fakt, że nie lecą nam czerwone serca, nas nie boli. A sprawdźmy, czy tu nie ma Secret Roomu. Przydałby się, żebyśmy mogli wejść do Curse Roomu.
Niestety nie. No teraz to leczenie nie będzie nam nic dawało, tak? Ale... A wydaje mi... Znaczy... Niechcący to podniosłem, zanim pomyślałem nad tym, czy chcę na pewno to podnieść. Ale uważam, że jednak nie był to wybór zły. Rozwalę te ogniska, bo z monet mamy dużą szansę na to, że wylecą nam bomby. A bomby to dobra rzecz. Nie jestem pewny, co to robi, ale nie chcę tego. Curse Room z kluczami. Pięknie. Przydałby się jakiś pojedynczy nawet Soul Heart. A użyję bomby, żeby wejść tutaj. Bomb nam brakować nie będzie na pewno w tym podejściu. Monstrous Long z bardzo małym zasięgiem. W sumie nie. Ciekawe. Ciekawe podejście nam się tutaj zrodziło. Z samym challenge'em dużo niezwiązane. Troszeczkę pewnie utrudnione przez to, że jest to właśnie ten challenge, ale... Bez wątpienia jest to coś interesującego. Dobra, wejdźmy za pomocą bomby do sklepu, bo bomb nam właśnie nie brakuje. Z wielką chęcią kupiłbym sobie Soul Hearta, niestety takowego tu nie ma, więc kupię Jokera. Liczyłem na to, że właśnie to będzie Joker, bo Joker nas bardzo interesuje. Deal z diabłem. Potrzebujemy, bardzo chcemy, bo jakbyśmy stali się gapim, bylibyśmy w domu. Bylibyśmy w domu, naprawdę byłoby genialnie. Więc mamy szansę na coś genialnego w tym podejściu, ale jesteśmy na chwilę obecną akurat w nie najlepszej pozycji. Więc może się to naprawdę na każdą stronę obrócić. Turum, tum, tum. Lecimy, monstro. Nasz damage największy nie jest, ale tearsy bardzo to rekompensują. Nasz damage jest po prostu podstawowy, tak? Ale tearsy, które pozwalają nam ładować Monstrous Longa w sekundę, są bardzo dobrą rekompensatą za to. I PJs, będący ogromną ilością Soul Heartów, no i wow. W jakiej kolejności ja mam to podnieść? W takiej, takiej i takiej. Wow. Jaram się. Jak szczęścia nie mieliśmy, to jak już mamy, no to mamy. Lecimy do Curse Roomu i staniemy się gapim teraz. Taki jest plan. No i rozwalamy wszystko. Nie wiem, czy jest jakaś szansa w ogóle na to, że przegramy ten challenge. Nie chcę wykrakać, ale myślę, że mamy dosyć spore szanse. Nasz damage powinien być niesamowity, nasze tearsy ładują się teraz, no, ułamek sekundy. Więc wygląda to fenomenalnie. Lecimy. Lecimy dalej. Mamy Jokera jeszcze też kolejnego. Jeśli byśmy nie zdobyli deala z diabłem na tym piętrze, to oczywiście zdobędziemy go sobie właśnie Jokerem. Nasz damage i zasięg jest tak duży, że mogę rozwalać to wszystko jak tylko chcę. Podsuńmy tą bombę. Dwa Soul Hearty i gapi. Jeszcze nie. Nie śpieszy mi się. Jak staniemy się gapim, jesteśmy nieśmiertelni, niezniszczalni. PhD jest bardzo spoko. Albo Goathead też byłby świetną rzeczą. Au. Goathead byłby naprawdę bardzo fajną rzeczą. Temperance. Chciałem, żeby to wysadziło się. Niestety nie zdążyłem. Nie zdążyłem tego dobrze postawić. Czerwone skrzynie? Nie, to nie mam czasu na to tracić. A jeden klucz nam został tylko, ale... Nie. Nie martwi mnie to za bardzo. Zabiję obu? Zabiję obu. No po prostu... wszystko jest teraz... Układa się po naszej myśli. Dużo życia. Duży zasięg, duże tearsy, duży damage. No, jeszcze nie mieliśmy okazji tego przetestować na... O, to było złe. Na jakimkolwiek bossie. Ale myślę, że taka okazja szybko się trafi. Jasne, jasne. Car battery. Nie mamy jeszcze żadnego spacebar itemu. Jakbyśmy go znaleźli... W ogóle da się to... Nie da się tu wejść.
Nie da się tu wejść, okej. A jakkolwiek bym bomby nie postawił, to nie jest to możliwe. Kluczyk, pięknie. Co ta bomba leciała za mną? To nie była super troll bomba, ona po prostu samo miała samo naprowadzanie wbudowane. Wow. Genialne. A deala z diabłem nie dostaliśmy, czy chcemy? Chcemy HP upa, jasne. A podniósłbym jeszcze jakieś czerwone serduszko. A nie, nie mogę podnosić czerwonych serduszek. No to zdobyłbym czerwone serduszko, żeby móc deala z diabłem właśnie użyć w zamian za to życie. Bo pustych serduszek dla diabła wymieniać się nie da. No niestety, mamy tu tylko Krampusa. Spoko. Maxis Head. A Lamp of Coal. Co to ma być? Robimy speedrun. No nie ma z czym zwlekać. Nic nie powinno stanąć mi na drodze teraz. Oczywiście będę zwiedzał item roomy, tak to podstawa chyba tej gry. Możemy nawet boss rusha zrobić. Nie będę tam, chociaż gapi. Czerwone? Czerwone. Trzeba sprawdzić, jak na bombie się ustawił. O nie. Cursed Eye. No niestety. Ja już widzę przedmiot, gapi, a tu Cursed Eye. No mamy dwie chyba, dwa przedmioty, które nie są. Nie, trzy, mamy Pandora's Box, Cursed Eye i Curse of the Tower, tak? Przedmioty z czerwonych skrzyń, które gapim nie są. Niestety. Więc co? Przechodzimy przez resztę tego piętra na szybkości. Tak naprawdę przez resztę tego podejścia na szybkości. Ale cały czas możemy jeszcze jakieś niesamowite dodatki do tego znaleźć. Jak już takie szczęście mamy, to niewykluczone, że możemy mieć jeszcze większe. Spokojnie. Mamy Curse of Unknown. Chcemy mieć pewność, że możemy podnieść deale z diabłem, jakie tylko znajdziemy. Więc nie traćmy zbyt dużo życia, co by nie skończyło się tym, że podniosę jakiś deal z diabłem i zginiemy. Mitra, rzeczą genialną oczywiście jest. Chociaż nie wiem, czy działa, czy w tym podejściu będzie. Bo Mitra zamienia serduszka normalne na soul hearty. Znaczy sprawia, że lecą nam soul hearty, więc jeśli sprawia, że lecą nam soul hearty, to po prostu... No to po prostu działa tak, jak normalnie działa Mitra, mam wrażenie. A kolejny damage up. Kolejny soul heart. No i kluczyk, który ostatni wykorzystaliśmy przed chwilą. Wow. Jeszcze bossa znajdziemy teraz. No, widzicie sami, co my tu robimy. A wszystkie deale, które się pojawią, mogę podnosić. W kolejności... A tej? Znaczy, nieważne której, tak? Miałem jedno czerwone serce, więc obojętnie, w której bym podniósł, to bym stracił czerwone serce i... Jednego czy tam dwa soul hearty, bo pakt daje nam też jeden czy dwa soul hearty. Czerwone skrzynki. Złota skrzynka. Więc sobie odpuszczę. Tarotoma. Patrzcie, ile my tego życia mamy. Jeszcze do tego wszystkie te serducha są... wszystkie te serducha są czarne. Znaczy było warto, jak najbardziej. Ale nie wiem, czy było warto po prostu tracić czas na to. Emperor i Wheel of Fortune. No, Emperora użyję po prostu wtedy, gdy będę miał na jakimś piętrze zaliczony item room, a nie będę miał odkrytego boss roomu, tak? Jeśli w drugiej kolejności, to nie ma sensu. Ale w takiej kolejności jak najbardziej. Czy chcę... Nie. Nie róbmy takiej głupoty. Po prostu znajdźmy jak najszybciej nasz item room. I lećmy dalej. Kolejny soul heart. No to Mitra chyba robi taką magię właśnie. Chcecie zabić. Ty mi dajesz większą szansę na deala z diabłem, więc jak najbardziej. No i jeszcze wyrzucasz mi jakieś rzeczy. Mamy sklep. A w nim kompas. A w nim brak kompasu, więc lecimy dalej. Niestety był to ślepy zaułek, tak sklep mnie nie interesował aż tak bardzo. Chodźmy na górę w takim razie.
No chcę znaleźć item room przed boss roomem, żeby użyć właśnie Emperora. No jak na razie ja zwiedzę chyba całe to piętro po prostu. I tak to się skończy. Nic w tym złego, patrząc na to, jak szybko tutaj lecimy. Okej, co ja zrobię po tym, jak ten przeciwnik mnie trafił? Nic. Ostatni? Nie, jeszcze jedno serducho tu siedzi. Mega duże piętro, bo to nie jest XL, nie. No i tak jest spore. No ta wielkość jest oczywiście troszeczkę losowa w tej grze. No i w same ślepe zaułki zaglądam na razie. Chodźmy więc, no. Ale nie wiem, czy teraz jest sens używać Emperora, zważając na to, że to piętro nie może już być dużo większe niż już je odkryliśmy. Proptosis. Wezmę, bo to będzie po prostu ogromnym... No. O tym mówię. Okej. Okay. Okej. Okay. No. A takie rzeczy właśnie. Podniosę to. No tak czy siak nie mogę. Nie mam tego serducha zapełnionego. Nie. No Judas is Shadow. Pytanie, co jest pierwsze? Czy Judas is Shadow, czy... Czy Judas is Shadow, czy Dead Cat? Bo jeśli Judas is Shadow, to ja bym z chęcią się zabił. No i jeśli Dead Cat, to nie ma sensu. Cały czas nie dadzą mi Gapiego. Dadzą mi tyle, dają mi tyle skrzynków, ale Gapiego nie ma. Co zrobisz? Nic nie zrobisz, Dinglu. No, piękne podejście, naprawdę piękne podejście. Szkoda, że częściej takich nie mam. No, poszukam item roomu. Nie śpieszy nam się nigdzie. Chociaż już jesteśmy na pewno w stanie po prostu przejść to podejście. Tego challenge'a. Ale dlaczego by się po prostu nie pobawić, tak? Mamy tak genialne podejście. No, całą planszę zmiatamy jednym strzałem. No, mam strzały, które nie przelatują przez ściany, ale są na tyle duże, że i tak zahaczają przeciwników na całej planszy. Jeszcze zęby teraz będą lecieć mi z twarzy. Będą czy nie będą? Ciężko powiedzieć. Ale prawdopodobnie po prostu niektóre strzały będą robić większy damage. Czy robimy boss rush? A czy nie? Zaraz zobaczymy. Mamo? O, nie zabiłem. Polaroid oczywiście. Zobaczymy. Nic ciekawego, nic ciekawego, nic ciekawego i coś ciekawego. Okej. Wiem, że jestem na pół serca, ale... Rozumiecie sami, jak to teraz wygląda. Ja po prostu podchodzę i morduję. Morduję wszystko. Okej, obaj przeżyli. To źle. Ja jestem na hita, ale jak zginę, to mnie nie martwi, więc... Spoko. Nie chcę zginąć oczywiście tutaj. Więc na razie... No. Póki mamy jeszcze to serducho, to nie będę używał naszego spacebar itemu, wykończymy boss rush po prostu normalnie. A w normalnych pomieszczeniach już będę się bawił właśnie tym przedmiotem. Znaczy teraz chcę się zabić, żeby sprawdzić, czy Judas is Shadow mi wleci. O, ale to już po boss rushu oczywiście. Sam boss rush, no to widzicie. Kurczę, jakby takie podejścia mi normalnie się trafiały. To mega szatan, wszystko po prostu by padało w sekundę. A tu nie, challenge i mam farta. Czy jak nie nagrywam, to też mam farta. Jak zagram sobie jedno podejście, wyłączając nagrywanie, no to właśnie tak ono wygląda. I to nie jest tak, że ja nie chcę nagrywać tego Isaaca, ja po prostu mam ograniczony czas na nagrywanie. A czasami mam chwilę, żeby zagrać w coś, a nie mogę wtedy czegoś nagrać. A nie chcę chyba tego. Spadamy stąd. Ile ja serduszek zdobyłem tam? O, jak się zabić teraz? Na kolcach? Czy jestem Judaszem?
chyba nie. Ciężko powiedzieć. A lecimy dalej. No teraz po prostu wchodzę do każdego pomieszczenia, naciskam spację i... Znaczy teraz... Nie no, to piętro sobie zwiedzimy normalnie. Uwielbiam ten przedmiot. Dużo osób narzeka na niego. To jest tak fajne. No coś za coś, tak? 50 razy większy damage w zamian za to, że jesteśmy na pół serca. Nie jest to chyba wymiana zła. Szczególnie, że to się ładuje kilka razy na jedno pomieszczenie. Okej. Dzięki temu żyćku mogę zajrzeć sobie tutaj. Dzięki temu żyćku mogę wyjść sobie stąd, nie ginąc, nie tracąc życia. Nie będę tego podnosił, bo tak czy siak dużo mi to nie da, z uwagi na, właśnie na to, co tutaj robimy. Chodźmy na górę. Nie ma sensu tracić na to czasu. No i witamy naszego pierwszego bossa tego piętra. Żegnamy go również. Deal z diabłem, interesujące. Ani trochę nie interesujące. Wchodzimy na piętro kolejne. Używamy Emperora? A nie mogę tu zajrzeć, bo życia potrzebuję. Używamy Emperora. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No i teraz mi gapiego dajecie. No dziękuję. One makes you small. No mogę wziąć gapiego. Jestem gapim. O mój Boże. Nie mamy wejścia do hasza otwartego. A zróbmy sobie jedno pomieszczenie. Żeby zobaczyć, a czy muchy będą dawały radę? Dają radę. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Aha. Początek nie był najlepszy. Ale końcówka chyba dawała radę. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku Isaaca. Do zobaczenia i cześć.